Witam. Będziemy sobie rozwiązywać następne zadania z dynamiki. Między pionowymi listwami drewnianymi spada swobodnie klocek K o masie M. I chcemy, aby pozostało w spoczynku. Wiadomo, że musi tu działać siła. Działa w dół siła grawitacji mg, czyli ciężar tego klocka i musimy ten ciężar zrównoważyć przez dwie siły tarcia. Ze względu na symetrię nie będę ich tutaj oznaczał inaczej, czyli widzimy, że 2 razy siła tarcia T będzie równa mg. I teraz pytanie o siłę. Więc istnieje związek między siłą tarcia a siłą nacisku. Siła tarcia to siła nacisku razy współczynnik tarcia F. Wystarczy teraz podstawić i mamy 2 razy F równa się mg. Stąd siła F jest równa mg przez 2F. Odpowiedź tutaj C. Odpowiedź C. Zadanie drugie. Ciało poruszające się po poziomej powierzchni z prędkością początkową V0 zatrzymuje się po przebyciu drogi S. Ile wynosi współczynnik tarcia? No dobrze. Ciało ma prędkość V. Może inaczej. Działa siła tarcia na ciało, które się porusza, która siła tarcia jest powodem zmniejszania prędkości ciała. Czyli przyspieszenie ciała to będzie a. Dobrze. A to będzie T przez M. Ale z drugiej strony T to jest przecież mgf, czyli a równa się gf. My szukamy f. Czyli musimy znaleźć a. Jak znaleźć a? Znamy drogę. S równa się, jeżeli to jest ruch jednostajnie przyspieszony lub opóźniony do prędkości początkową 0 lub końcową 0, no to możemy zastosować ten wzór. Z drugiej strony wiemy, że a to będzie v0 przez czas t. Stąd obliczmy t, v0 przez a i podstawiamy tutaj do tego wzoru s równa się a razy t do kwadratu. T do kwadratu to będzie v0 kwadrat przez a kwadrat i jeszcze przez 2. Otrzymujemy wzór v0 kwadrat przez 2a, bo jedno z a się skróci. No i teraz widzimy, że a jest równe, jak widać, v0 kwadrat przez 2s. V0 kwadrat przez 2s. Stąd współczynnik będzie v0 kwadrat przez 2s. No i g zostało jeszcze z wcześniejszego. Szukamy rozwiązania. V0 kwadrat przez 2gs. V0 kwadrat przez 2GS. Chyba to jest odpowiedź A. Dobrze, odpowiedź A. Zadanie trzecie. Z wysokości 100 metrów spada kula o masie 4 kg. Z jaką prędkością uderzy w ziemię, jeżeli przyjmiemy, że średnia wartość siły oporu powietrza wynosi 8 N? No tak, ciężar. Dobrze, to może wyznaczmy przyspieszenie. Przyspieszenie, czyli m razy a równa się ciężar minus siła oporu powietrza. Stąd wyznaczymy sobie, że a będzie g minus t przez m. Po prostu tu podzieliliśmy przez m. A równa się g minus t przez m. G przyjmujemy 10. T widzimy jest 8 przez 4, czyli 2 metry na sekundę
kwadrat, czyli mamy przyspieszenie 8 metrów na sekundę kwadrat. Czyli mamy już przyspieszenie i mamy drogę. I teraz chcemy obliczyć prędkość. Czyli wiemy, że V będzie równe A razy T. Potrzebujemy więc czasu. Ale znamy wzór, że to będzie AT kwadrat przez 2. Dobra, wróćmy tutaj. AT kwadrat przez 2. S równa się AT kwadrat przez 2. Pióra. A, klasyka. AT kwadrat przez 2. Z tego obliczymy T. T równa się pierwiastek z 2S przez A. No, możemy wstawić już teraz wzór na prędkość końcową. A razy T. A razy pierwiastek 2S przez A. Jeżeli wprowadzimy A pod pierwiastek, to będzie 2S A kwadrat przez A, czyli pierwiastek z 2 razy A razy S, czyli z dwóch asów. Dobrze, no obliczmy. Pierwiastek 2 razy 8 i razy 100. Pierwiastek 16 to będzie 4, pierwiastek ze 110, czyli 40 metrów na sekundę. Szukamy odpowiedzi. Jest odpowiedź B. Zadanie czwarte. Wiato napełnione wodą z otworami w dnie i ścianie bocznej spada swobodnie na dół. No właśnie, mamy wiadro z wodą. Jeżeli, niech to będzie wiadro z wodą, gdyby to wiadro było w spoczynku, tam jakieś otwory są, no to wiadomo, że woda by wylatywała. Natomiast jeżeli wiadro spada swobodnie, czyli tutaj byłoby na przykład przywiązane wiadro do jakiegoś, no na przykład sufitu. I teraz to wiadro spada. Jeżeli wiadro spada swobodnie, to przyspieszenie wiadra wynosi g i przyspieszenie wody w tym wiadrze też wynosi g. Zatem względne przyspieszenie jest równe 0. Czyli delta A, względne przyspieszenie, wynosi 0 metra na sekundę kwadrat. To znaczy, że woda nie naciska żadną siłą na naczynie. Dlatego się nie wyleje z wiadra. Odpowiedź B. Piąte. W szybkobieżnej windzie na siłomierzu dynamometr, czyli siłomierz, stoi człowiek o masie 80 kg. Wskazanie dynamometru wynosi 1000 N. Możemy napisać, że M razy A równa się. W dół na pewno działa siła mg, a do góry będzie działać ten dynamometr, czyli minus siła F. Mamy zatem A równe G minus F przez M. G wynosi 10, a ja zaczynam liczyć. Patrz. 10, pewnie niepotrzebnie to policzyłem, bo pytanie nie pokaże liczyć, no ale sobie już dokończmy. F byłoby 1000 na 1000. 1000 na 100, na, nie, masa jest 80, 1000 na 80, to my 10 minus, a 10 minus 12,5, czyli minus 2,5, 12,5. Minus 2,5 metra na sekundę kwadrat. Ale tu pytania o to nie było, więc możemy po prostu wrócić do początku. Zadanie jest o wiele łatwiejsze, niż się wydawało na pierwszy rzut oka. Otóż gdyby winda była w spoczynku, siła nacisku wynosiłaby mg i byłaby równa 800 N. Ale wynosi 1000. Jeśli tak, oznacza to, że winda dodatkowo, czyli że działa dodatkowa siła. Coś tu się ciekawego dzieje z tym. Dobra.
Działa dodatkowa siła i no właśnie, skąd się pojawia ta siła dodatkowa? Albo winda jedzie w dół i hamuje, to wtedy więcej pozornie ważymy niż normalnie, albo rusza w górę. Czyli może być tak, w punkcie B, czyli do góry przyspieszając, B jest możliwe i C też jest możliwe. Zatem prawdopodobnie, znaczy nawet nieprawdopodobnie, będzie to odpowiedź D, czyli może jechać do góry i przyspiesza, albo jedzie w dół i hamuje. W sumie odpowiedź D proste. Te wcześniejsze obliczenia zatem były tutaj niepotrzebne, ale można było wyznaczyć przyspieszenie windy, jak widać, ujemne względem, przeciwny zwrot niż przyspieszenie ziemskie. Dobra, czy możliwe jest, aby ciało w przedstawionym rysunku sytuacji spoczywało? Tu widzimy, że jakiś wózek i tu położono, czy też dołożono z boku jakieś ciało. I wiadomo, że w dół działa wtedy siła ciężkości mg. Natomiast, aby ciało nie spadało, do góry jakość tych, niestety, coś tu kończy się mi chyba ten pisaczek. Dobra, nieważne. Czyli aby ciało było w spoczynku, to siła tarcia T musi być równa mg. Z drugiej strony siła tarcia to jest siła nacisku MA jako siła bezwładności. Możemy sobie tutaj zaznaczyć MA. I razy współczynnik tarcia. MA i razy współczynnik tarcia równa się mg. No to masy się skracają i mamy, że aby ciało pozostawało w spoczynku, nie spadło, musi ten wózek mieć przyspieszenie równe, jak widać, a równa się, znaczy tu w tym wypadku się pytają o współczynnik tarcia, nie o przyspieszenie. OK, no to F równa się, czyli A razy F równa się G, czyli F równa się A przez G. Szukamy odpowiedzi, jest, czy możliwe jest, gdyby miał większe przyspieszenie lub równe A przez G. Odpowiedź A. Czyli przyspieszenie może być większe, albo współczynnik tarcia by powinien być większy, ale tu w skali sytuacji rozważamy równy. Dobra, siódme. W kabinie windy znajdują się pasażerowie o łącznej masie 150 kg. Siła nacisku na podłogę, gdy winda rusza z przyspieszeniem, kolejno w dół i w górę różni się. No właśnie, jeśli, no tak, niech będzie, że niech będzie w górę, czyli F1. Będzie zwykły ciężar mg i dochodzi siła bezwładności ma. Natomiast gdy jedzie w dół, to pozorny ciężar wynosi mg minus ma. W naszym wypadku chodzi o różnicę, czyli F1 minus F2. Tu chyba nie ma żadnej sztuki w tym, czy to będzie 2 ma. To się równa 2 razy 150 i razy a 0,5. No to widzimy, że to jest 150 N, czyli różnica wskazań nacisku, no, wskazań jakiejś na przykład wagi łazienkowej, na przykład będącej tej windzie. Rzeki mają tendencję do powodowania erozji jednego ze swoich brzegów, tak zwany wpływ siły Coriolisa. No i to bardziej geografia, tylko kiedyś to wrócimy, więc pewnie znacie już to z geografii, Ziemia się obraca, wszystko zależy, na której jesteśmy półkuli i tak dalej. Chwilowo sobie to darujmy, to zadanie. Wymaga troszkę większej... Rozwiązanie pełne jest dosyć trudne, więc niepotrzebnie wybrałem to zadanie. Dobra, dziewiąte. Kulka o masie P zaczepiona na nitce porusza się po okręgu w płaszczyźnie pionowej.
najwyższym punkcie toru naprężenie nitki, czyli jeżeli tu jest środek i tu jest ta nitka, no to mamy na dole, pamiętamy, prawdopodobnie tutaj chodzi o ruch jednostajny po okręgu, autor niczego więcej nie dodaje, czyli na niższym położeniu będziemy mieć ciężar MG i jeszcze dodatkowo jakąś siłę, no właśnie, jakąś siłę. Może tak, zacznijmy od góry jednak, będzie to prościej w wyjaśnieniu. A, znowu, dobra, sprawdzę, czy jak się da ponów, czy wróci nam do pozycji położenia. Nie wróci. Dobra, wracamy do zadania. To było chyba ósme czy dziewiąte zadanie. Szóste, siódme, ósme. No, gdzie to wszystko się pochowało teraz, tak? Co tu się stało? Siódma. No i klopsik, tak się zrobił. Nie, siódma. Ósme tutaj wyrujemy sobie. Dziewiąte. Dobrze, to ja to jednak zrobię spokojnie, bo chciałem to zrobić za szybko, a jak się robi coś szybko, to czasami się to wszystko zaczyna psuć. Pośpiech nie jest skazany. Dobrze, jeszcze raz możemy sobie wstawić tutaj na spokojnie jakiś okrąg. Dobrze, nie będę się bawił w usuwanie. Dobrze, teraz tak, na niższym położeniu, może zajmiemy się najpierw położeniem największym, najwyższym. Dobra. W najwyższym położeniu na pewno działa w dół siła ciężkości MG i działa siła odśrodkowa bezwładności. I naprężenie nitki jest, zatem wniosek, że ta siła bezwładności do góry jest większa od ciężaru. Bo gdyby nie było naprężenia nici, i widzimy, że naprężenie nici jest dwa razy większe niż ciężar. No z tego wniosek, że ta siła do góry musi być trzy razy większa. Czyli siła odśrodkowa bezwładności musi być równa 3 mg. To jest tylko szkic, nie oddaję dokładnie. No to już wiemy, jaka jest siła. Czyli 3P. I teraz pytanie, naprężenie nici w najniższym położeniu przy tej samej prędkości. Więc w najniższym położeniu będziemy mieć już zgodny zwrot. Tu będzie to samo MG i trzykrotnie większe P, F odśrodkowa, czyli razem to będzie 4P. Czyli na niższym położeniu nitka naprężona jest siłą 4 razy ciężar ciała. To jest dosyć ciekawe zadanie w sumie. Tutaj trzeba było wcześniej zauważyć, że skoro nitka jest naprężona, to siła odśrodkowa jest większa niż ciężar. Nitki nie rysowałem, chodzi o szybkość rozwiązywania zadania. Dziesiąte. Mamy tarczę i tu mamy ruch po okręgu, więc aby ciało pozostawało w spoczynku, musi siła tarcia pełnić rolę siły dośrodkowej. Siła tarcia, no to będzie jak zawsze MGF, a siła dośrodkowa MV kwadrat przez 2, przez R, dobrze, przez R. Użyjmy tutaj duże R, żeby się nie myliło z V. No i teraz zamiast V wstawimy znany Wam wzór 2pi przez podstawówki 2pi R przez T, ale my nie szukamy, właśnie patrzymy, dobra, zastanawiam się, czy coś tu trzeba jeszcze. 2pi R się samo usunęło, jak widać. Czyli mamy 2pi przez T to jest omega, prędkość kątowa, omega razy R. No i mamy tak, GF równa się V kwadrat, czyli
omega kwadrat r kwadrat i przez te, już nie ma t, skąd się miałoby wziąć t, dzielone przez r. Przez r. Jeden z promieni się skróci, czyli mamy omega kwadrat razy r. A my szukamy r, czyli r równa się gf przez omega kwadrat. Gf przez omega kwadrat. Dobrze. Szukamy tej odpowiedzi. A, tak. Odpowiedź A. 11. Ciało o ciężarze. Może tutaj odłożymy na razie. Dobra. Enter, żeby to przeszło na drugą stronę. Dobrze. Ciało o ciężarze 100 N podniesiono na wysokość 1 metra. Działając stałą siłą wykonano pracę 200 joule. Wartość siły ile wynosiło? No właśnie. Ciało miało ciężar 100 N, czyli gdyby to była jedyna siła, to mielibyśmy m razy g i razy wysokość, czyli byłoby wtedy 1000, no wtedy byłoby 100 joule, a teraz mamy 200 joule, czyli mamy większe. Zatem podchodzimy tam dosłownie, dosłownie, czyli siła, że praca to siła razy droga. Zaraz, gdzie to było? Jakieś inne już zadanie nam się pokazuje. Praca W to siła razy droga, czyli siła wynosi W przez S. W, praca 200 joule, joule to newton razy metr, na drodze 1 metra, czyli przez metr, 200 newtonów. Odpowiedź C. Ta informacja o ciężarze ciała tutaj nam była niepotrzebna. 12. Praca siły dośrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu. Przypomnijmy sobie definicję pracy. Siła razy jakieś przesunięcie, przemieszczenie i razy kosinus kąta pomiędzy tymi wektorami, wektorami siły i przemieszczenia. Jeżeli spojrzymy na rysunek dla ruchu jednostajnego po okręgu, musi być jednostajny po okręgu, to widzimy, że wektor przemieszczenia, na przykład to będzie jakieś delta r, jest styczny do okręgu, a wektor siły f jest do środkowej, jest równoległy do promienia. Czyli tu jest kąt prosty. Oczywiście na tym szkicu może to dokładnie nie wygląda, ale tak jest. Widzimy więc, że kosinus 90 stopni to jest 0, stąd praca W jest równa 0 joule, czyli odpowiedź A, czyli siła dośrodkowa nie wykonuje pracy. Podobnie jakbyśmy przesuwali ciało na przykład po stole, to siła grawitacji też nie będzie wykonywać pracy, czyli W równa się 0 joule. 13. Na nieruchomy klocek o masie kilograma zaczęła działać stała siła o wartości 6 N w czasie 2 sekund. No to wiemy tak, jest siła i masa, no to obliczymy przyspieszenie. A to F przez M. 6 N przez 1 kg, czyli przyspieszenie wynosi 6 metrów na sekundę kwadrat. No i obliczymy teraz drogę. Droga, drogę, a te kwadrat przez 2, gdyż mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym, bez prędkości początkowej. A wynosi 6, T 2 sekundy, a do kwadratu to 4. I przez 2, wynik już będzie w metrach, bo sekundy kwadratowe nam się skrócą. Czyli mamy 12
Dobrze, mamy 12 metrów. No i teraz możemy obliczyć pracę W. Praca tej siły to siła razy droga. Siła wynosi 6 N. Droga 12 metrów daje nam 72 joule. 14. To mi chyba gdzieś niedawno widziałem, może się powtórzyło. Aby podnieść ciało o masie 20 kg na wysokość 10 metrów z przyspieszeniem, należy wykonać pracę. Otóż wiemy, że praca to siła razy droga. Ale siła to jest suma dwóch sił. Siła wypadkowa jest sumą dwóch sił, siły ciężkości i bezładności. Czyli będzie M razy G plus A. G jest równe 10, 10,5. Masa 20, czyli 20 razy 10,5 Newtona, czyli będzie 210 N. Natomiast droga wynosi 10 metrów, czyli praca W wyniesie 210 N razy 10 metrów, czyli 2100 joule. Odpowiedź D. 15. Sportowiec o masie 8 osiąga przy odbiciu prędkość w czasie takim, jaka jest jego moc. No, zacznijmy od definicji mocy. To jest szybkość wykonywania pracy, czyli praca przez czas. Praca będzie równa uzyskanej przez tego sportowca energii kinetycznej. Energia kinetyczna przez czas. Kinetyczna energia to będzie mv kwadrat przez 2. I tu jeszcze mamy T, czyli wstawiamy liczby, dane 80, V 5 do kwadratu to 25, czyli tu już mamy 1000, tak? I jeszcze mamy, czy 2000 i dzielimy przez 1, przez 2 razy 0,02. Wynik w watach. Troszkę mi się nie chce tego liczyć w pamięci, więc użyjmy kalkulatora. Najprościej. Mamy tak, 80 razy 25, czyli 2000 i dzielone przez 400. Dzielone przez 0,04. Mamy 50 kW, 50 tysięcy, czyli 50 kW. 50 tysięcy watów, czyli 50 kW. Odpowiedź C. 16. Ciało o masie M i energii M porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu R. Ile wynosi okres obiegu? Tak, mamy energię kinetyczną, czyli energia kinetyczna mv kwadrat przez 2. To jest jedna strona medalu. Druga, że rolę siły dośrodkowej. Dobrze, z drugiej strony v to będzie 2 pi r przez t, 2 pi r przez t. I my szukamy T, czyli T równa się 2pi r przez V. 2pi r przez V. No więc z tego pierwszego wzoru obliczmy V, czyli V kwadrat będzie 2e przez m. Stąd prędkość V, pierwiastek z 2e przez m. No, trzeba teraz to wprowadzić pod wzór. Do wzoru v równa się 2pi r przez pierwiastek z 2e przez m. To się równa. No tutaj możemy
ewentualnie, co widzimy, porównajmy wzory, wszędzie praktycznie jest to 2pi. Dobrze. To na razie zostanie 2pi i wspólny pierwiastek. Tu będziemy mieć r kwadrat, jak wprowadzimy do wzoru. Ewentualnie wyłączmy, a na razie niech będzie r kwadrat razy, tu widzimy m przez 2e, m przez 2e. Szukamy wzoru jeszcze, to r można wyłączyć przed nawias, ale dwójkę jako czwórkę. No właśnie, wyłączmy przed nawias πr. Dwójkę wprowadźmy jako czwórkę, więc będzie 4m przez 2e. Czyli mamy pi razy r razy pierwiastek 2m przez e. Cały czas patrzyłem, do którego wzoru się dostosować, czyli chyba to będzie a. Pi r 2m przez e. Dobrze, czyli odpowiedź a. Czyli do tego typu zadania trzeba przewidywać. No teraz to, rozwiązując drugi raz takie zadanie, można śmiało zoptymalizować, na przykład jakieś dodatkowe, przyspieszyć troszeczkę rozwiązanie zadania. 17. Na ciało działa siła F od X, przy czym X jest przesunięciem ciała w kierunku i tak dalej. Praca wykonana na drodze 20 metrów wynosi 300 joule. I pamiętacie interpretację geometryczną, graficzną. Pole figury, czyli pole tego trapezu, będzie równe pracy liczbowo. Obliczmy W równa się pole trapezu A plus B. A będzie 20, jak widać. B jest równe 10. Razy H, a H jest to ta siła, której my szukamy. F. Czym oznaczyli F1? Jakieś tam oznaczenie, może skądś się wzięła. I razy i przez 2. Dobrze. No i moglibyśmy teraz wstawić za W, za pracę 300. I rozwiązujemy to, jak widać, czysto na liczbach samych. Czyli F równa się 2 razy 300, czyli 600 na 30. Tak? 600 na 30. Czyli 20 N. Odpowiedź C. 18. Ciało ma masie 10 kg, podniesiono wysokość 10 metrów z przyspieszeniem 2. Wykonano przy tym pracę, no bardzo podobne było. Jaką pracę wykonano? No, podniesiono ciało ma masie 10 na wysokość 10 metrów. Tam przyspieszenie było chyba 0,5 wtedy, coś takiego. No dobrze. Trzeba znaleźć siłę, jaką należało podziałać. Mg plus ma. M jest równe 10, G 10, A 2, czyli siła wynosiła 10 razy, czyli 120 N, 120 N, przez wysokość, czyli droga wynosi 10 metrów, czyli siła razy droga, 120 razy 10 to 1200. Już teraz w czułach. Czyli odpowiedź A, zadanie 18. 19. Ciało poruszyło pod wpływem stałej siły. Jeżeli prędkość początkowa była równa 0, to prace wykonane w pierwszej i drugiej sekundzie mają się do siebie jak? No dobrze, czy napiszemy sobie tak. Siła jest ta sama, czyli W1 będzie F razy S1. W2 będzie F razy S2. Czyli praca W1 do W2 jest równa S1 do S2. Czyli T1
ten iloraz jest równy, no i możemy ewentualnie wykorzystać twierdzenie, że drogi mają się do siebie jak kwadraty kolejnych liczb całkowitych, naturalnych akurat tutaj, czyli będziemy mieć 1 do 4. Albo możemy zapisać wzorem, że to będzie a razy t1 kwadrat przez 2, a razy t2 do kwadratu przez 2, a przez 2 się skróci, czyli mamy t1 do t2 w kwadracie, t1 to 1, t2 to 2 w kwadracie, to jak widać 1 czwarta, czyli 1 do 4 odpowiedź, a obeszło się bez stwierdzeń. 20. Jaką minimalną pracę należy wykonać, aby z 6 klocków o masie m wysokości h każdy zbudować konstrukcję na rysunku? Teraz tak, zobaczmy. Mamy tych 6 klocków. Praca związana z ustawieniem klocka pierwszego jest zerowa. Czyli napiszmy sobie, że W1 równa się 0. W2. Drugi klocek został podniesiony właśnie o wysokość h. Czyli będzie mgh. Można skorzystać z zasady zachowania energii, czy ogólnie z energii potencjału. Następnie widzimy, że dwa klocki zostały podniesione, czyli W3. Niech będzie W3, 4. Są dwa klocki, czyli 2mg. A wysokość jest 2h, czyli 4mgh. Później mamy jeszcze W5, czyli ten klocek. Ten klocek został podniesiony raz, 2, 3, 4 na wysokość 0, 1, 2, 3. Dobrze. Czyli W5 równa się mg i razy 3h, czyli 3mgh. I jeszcze W4 będzie mg razy 4h, czyli 4mgh. No teraz trzeba sumować wszystkie prace. Mamy tak, 0 plus 1 plus 4 plus 3 plus 4, czyli 1 plus 4 to 5, plus 3 to 8, plus 4 to 12, czyli 12mgh. Widzimy odpowiedź A. No i to są takie zadanka powtórkowe, powtórzeniowe z działu dynamika i dzisiaj na tyle.